Recovery has been stopped. Please press restart to continue. Jak on jest szybki! Jak ja bym się zesrał! Od 17 grudnia otworzył się nowy dungeon w Shakes and Fidget, dzięki czemu mamy event i mam dla was grzybki. Wpiszcie kod, który wyświetla wam się na ekranie JackJXmas, a zdobędziecie 999 Lucky Coinsów oraz 50 grzybków. Event trwa do 27 grudnia, więc otwórzcie swoje 100 drzwi i wybierzcie najlepsze itemy. Najsej, zapraszam do oglądania. Ej, what's nice? Widziałem, że ostatni film bardzo mocno się przyjął Siren Headem, czyli krótkometrażowy film horrorowy na YouTubie, więc robimy drugą część i zaraz dosłownie nawet trzecią, ale jeżeli zostawicie 5000 łapek w górę po raz kolejny, więc zostawcie, a to co ja robię na tym odcinku to jest reagowanie na straszne horrorowe filmy krótkometrażowe, dosłownie to co powiedziałem przed chwilą i nie mogę się przestraszyć, oglądam to o północy na słuchawkach, nie mogę się przestraszyć i jeszcze dodatkowo dołożymy po ciemku, ale no ja nie mogę, muszę mieć jakieś oświetlenie, więc zaczynajmy i sprawdzimy czy jest to takie straszne jak wszyscy mówią, napiszcie w komentarzu czy się przestraszyliście, a ja oglądam, bo ostatni był naprawdę epicki. Mam już słuchawki na uszach, a ten film ma 60 milionów wyświetleń. 60 milionów, jak obejrzycie ten film, przykładowo, że ten film ma 100 tysięcy wyświetleń i jeżeli przemnożycie to razy strasznie dużo, nie umiem tyle liczyć po prostu, niech 6 milionów osób obejrzy to razy 10. Tak. Zaczynamy! Ostatnio było genialne. Postaram się dodać wam tłumaczenie, oczywiście, znaczy moje montażysta, no bo ja nie, ale ja bym chciał, ale nie. Tak czy tak, jazda samochodem, te same wzgórza, to jest piękna okolica. Spodziewam się, że to jakieś indie mogą być fajne. What the fuck? Ale się zdziwiłem! Widzieliście ten ekran? To jest montaż, to jest film. Tu już widać, że skoro tamte poleciało 140 milionów film, to zarobili tyle pieniędzy, że teraz robią takie produkcje. Więc jak wyświetlicie to 140 milionów razy, ten film, to zobaczcie jakie ja produkcje NER. Pamiętajcie. NER 15. Ciekawe czy to jakaś nazwa kanału? Nie. Kurde. Będzie polowanie na Siren Heada dzisiaj. The track has been initiated. Please check. I dron! Co? Skąd oni to wzięli wszystko? Czuję się jakbym dwa różne światy oglądał po prostu. Ja pierdzielę. Ale się szykuje akcja polowania na Siren Heada. Jestem zajawiony, chcę to zobaczyć, chcę żeby go złapali. Tracking, uwaga, śledzenie jest. Ja... O, jest! Jest! I think I see something. Tak! To drzewo. Nie, jest jakieś... To nie jest ciepło chyba, nie? Tu nic nie ma, dobra, to jest git. Tylko drzewo, na szczęście. Slenderman. What? See it glitch. It's going down. Nie! It crashed. Nie! We're gonna have to bring it back. Mieli najdroższego drona, jakiego ja widziałem w historii i upuścili go w lesie i teraz muszą tam wejść po to, żeby odzyskać go. Czy wy ogarniacie, że na tym właśnie polega ten film? Wiedziałem, że to nie może być, że oni go upolują i będzie chill. To nie jest tak, że ja wbiję się w kostiumie policjanta i Siren Heada złapię. Tak się nie da go złapać. Chociaż z drugiej strony mógłbym zrobić taki film, więc zostawcie 5000 łapek w górę, a my lecimy dalej. Warning. Signal is lost. Let me go and check. Tak! Stop! On idzie sam. On idzie sam sprawdzić, co jest z tym dronem, a ten dron, nie wiem czy widzieliście, ale poleciał z jakieś 500 metrów dalej. Dobra, realnie z 300. Ale z 500 mógł polecieć. I on idzie sam na piechotę, a tam jest Siren Head w lesie. Siren Head w lesie jest! No i... Nie przeżyję. Chcę się, liczę, że przeżyję, ale tamten nie przeżył, więc. No! Zachciało się szukać Siren Heada i teraz masz takie mycypeje. Mycyje. Recovery has been stopped. Please press restart to continue.
Recovery has been stopped. Ej, dobra, coś mi pomogło. Coś, jaka antena w ogóle? Recovery has been stopped. Please press restart to continue. Recovery has been stopped. Please press restart. Szalaj do kondy i uciekaj, im szybciej, tym lepiej, jak on jest wielki. Człowieku! Już po tobie! Co? On żyje? Get inside! Co on krzyczał? Co jest? No raczej! Do środka kolego! Jaki on jest szybki! Po nich! Co? Stop! Przepraszam za ten dźwięk oczywiście. Jestem na słuchawkach, więc się nie słyszę zupełnie. Jak oni to zrobili? Silent Head właśnie wziął samochód i nim napastuje teraz. Jeszcze, jak chcę, nie, po prostu on będzie rzucał samochodami, jak chcę to zobaczyć. Lubię rozmawiać. Podniósł i to kurde. Niemożliwe, że to w ten sposób przeżyli. To... Ja pierniczę, kurde mol. O wow, to jest dużo mocniejsze w pierwszej części, jeżeli chodzi o wszystko ogólnie. Tam jest jego ziomek, on ledwo co widzi. Po koledze. Znaczy, powiem wam szczerze, my już dawno skreśliliśmy tego w niebieskiej koszulce, bo myśleliśmy, że on już wcześniej umarł, więc... Przepraszam. Ja kurde wol! Ja nelebele! Dobra, jest ukryty przynajmniej, coś jest czyje. Tak? Czy nie? Nie. Ten dźwięk! Kamera zaczyna blurować. Jak ja bym się zesrał! Okej, okay, to było na tyle. Po prostu te filmy są krótkie, ale niezwykle intensywne. Jeżeli chodzi o całą historię, fabułę, to jest tak, że mi się podobało, aczkolwiek pierwsza część była największym szokiem ze wszystkich. Była straszna, tu ręka, tu to. A tu się przestraszyłem może z dwa razy, mam nadzieję. Znaczy, kurde, no przestraszyłem się. Prawda jest taka, że ja przegrywam, bo za bardzo mi szokuje to wszystko, co się wydarza, więc przegrywam cały czas. Zostawcie 5000 łapek w górę na tym kanale. Ja wam dziękuję za oglądanie tego oczywiście. Przy komentarzu, co myślicie, ile razy się przestraszyliście. Czy wam się podoba, czy robić więcej takich filmów. Dziękuję za oglądanie. Nice save, Wysoki Świat. Witam was w ostatniej części Shakes and Fidget, czyli przechodzimy przez drzwi dungeonu. Niebezpiecznego dungeonu, dlatego że pojawiają się tu różnego rodzaju potwory i mamy 24 drzwi, aby je otworzyć różnymi kluczami, atakować potwory i ważne jest to, żebyśmy zdobywali monety, wykorzystywali swoje grzybki i bawili się jak najlepiej. A teraz powiedzcie mi oczywiście, co dostaliście pod choinkę. Napiszcie w komentarzu oczywiście, czy się cieszycie z tego, co dostaliście pod choinkę, czy się nie cieszycie. Ja się bardzo cieszę, więc rodzinna atmosfera przede wszystkim, ale napiszcie, co dostaliście w komentarzu poniżej. Tak czy tak, dzisiaj wybieramy prawe drzwi. Wybraliśmy właśnie lewe. Specjalnie, dlatego że tam było niebezpiecznie. A dodatkowo łajmy potwory na pyrkę. I pokonujemy właśnie świetlistego łucznika orków. Orkowie już nie będą mieli wobec nas nic, ponieważ ich nie będzie. Ponieważ wszystkich wybijemy, a ja se przegrałem po to, żeby, jak widzicie, wykupić kolejne grzybki i żeby zagrać sobie dalej. Otwieramy skrzynię. Uuu, pierścionek kaczuszka. Używamy kamieni, ponieważ trzeba... O, plus jeden. To nie tak źle. Nawet fajnie w sumie bym powiedział. Sprzedajemy te dwie rzeczy, mamy 4800 monet. Trzeba będzie to wykorzystać w wytrzymałości oraz sile. A my w tym czasie wrócimy sobie na dungeon. Tam coś w dungeonie były napisane jakieś literki po lewej i po prawej stronie. Trzeba będzie zobaczyć, co to jest. A teraz... Kluczyk! Możemy sobie handlować w tym momencie. Dobra, artysta jednego rozwoju, artysta pułapki, 4... Tylko tak mocno zabijasz, nic ciekawego tu nie ma. Wytrych, eliksir życia.
Dwa w tyle, nie. Trzy w tylko na tak odnawiasz, nie. W tylko na ten co zabijasz potwory. Czterech, o kurde! Pięć, w tylko na tak zabijasz. Dwa. No kurde, w sumie wolę zdecydowanie za pięć, żeby mieć pięć opcji. Ucieczki. 1916 monet, dostaliśmy 2000 z... Co? Wow! Dostaliśmy 2000! A mieliśmy 4 i teraz mamy 6. 7 nawet, mieliśmy 5. Ja pierniczę. Duże są te kwoty i nie wiem skąd się wzięły. Na pewno nie idziemy pod pasek w prawą stronę. Napiszcie w ogóle w komentarzu też, czy gracie w Shakes, a teraz event jest, teraz macie dużo czasu w świecie, więc możecie sobie konto otworzyć i napisać mi wiadomość prywatną. Znowu nam się trafia ten obrzydliwca, którego trzeba pobyć. Pobić, troll bez sumienia. Ja też jestem bez sumienia, że ich atakuję. Ile tu prezentów na ziemi leży w ogóle? Jest choinka jakaś stara, wszystko świąteczna atmosfera. Oni już mieli dawno po prostu przed nami. Wigilię w czerwcu, mówię wam serio. I tam prezenty dostawali też, czerwcowe prezenty. Co cię zabije, to cię wzmocni, nieprawda. Ale tak czy tak mało drzwi pokonałem jak na to, żeby zaraz pokonywać swojego bossa. W ogóle zaraz będziemy mieć bossa, co jest niezwykle epickie. Dlatego, że kiedy macie bossa, możecie zdobyć epicki item. O, to się wydaje epicki item być. A jednak nie jest. Minus 51 na sile i wytrzymałości. Wow, ale tragedia. I teraz tak. 2155, ja mam już 12 tysięcy monet. Kiedy to się stało w ogóle? Ale coś mi pomaga na pewno. O! Ty tylu komnatach otwierasz drzwi. Kto położył tu? Co to położył? 1197, bardzo dobrze. Tutaj on wstanie? Nie, nie wstał na szczęście. Powoli zbliżamy, dawaj, dawaj, szybciej do bossa idziemy. Bo trzeba go zobaczyć jak wygląda i jak ciężki jest. Urugwajczyk. Okej, okay, nagły wojownik, przeszukaj to. I mamy drzwi ofiarne. W sensie nie drzwi ofiarne, ale z bossem. Więc zobaczmy, czy w ogóle damy radę. Tak, dokładnie. Zbudujemy sobie trochę siłę więcej. Przedłużymy smokogryfa, żeby mieć jeszcze więcej pieniędzy. Bo otrzymujemy ich aż prawie 200 za 14 dni wynajmu. I dzięki temu będziemy mogli dużo wytrzymałości oraz siły kupić. I dzięki temu nawet z tą punktacją, którą mamy teraz, z tą ilością życia, i tak pokonamy bossa! Zaczynamy walkę! W głowie świtał tylko metoda zatuszowania swojego występku. Wszechwładca od odzieniu. Odzieniu? Co to jest odzienie? Znaczy odzienie, wiem co to jest. Dobra, pokonaliśmy go, minus 20 tysięcy i otwieramy. Elfia peleryna! Nie wiem co to znaczy, bo to walczyłem kilka dni. Nie wiem co to znaczy, ale może jest fajne.